Dobry wieczór i dzień dobry. Dzisiaj parę rzeczy takich. Książeczka. The Weather Makers. To kupiłem wczoraj w bibliotece. Tutaj dosyć fajną taką rzecz mają, że za dolara, czy oni to nazywają for the gold coin, czyli za złotą monetę, można kupić sobie książkę, którą albo ktoś przyniósł, a wygląda, że ktoś ją przyniósł. Pachnie naftaliną. Można sobie kupić, można tam chyba też po cichu przynieść i włożyć na tą półkę. I to idzie tam do tej kasy biblioteki. Nie wiem, jako dochód taki mizerny, ale jest zawsze. I napisał to Tim Flannery. To jest właśnie ta książka, The Weather Makers. The History and Future Impact of Climate Change. Ten Tim Flannery, fajny gość. Mammolog. I zauważyłem, że tutaj jest też link do YouTube, jakaś The Five Things You Need to Know About Climate Change, czyli pięć rzeczy, które powinieneś wiedzieć na temat zmiany klimatu. Także nie przeczytałem jeszcze, więcej wiem, o co chodzi, ale zobaczymy. I druga rzecz, smutna dosyć, że parę dni temu zmarł Les Murray. Przesympatyczny facio. Poeta. Miał niesamowite niektóre takie porównania, czy przenośnie, piękny język. Kilka rzeczy słyszałem jego w różnych podcastach i jakoś mnie to ujęło, a najbardziej taka historia, jak kiedyś w takim programie Beck's Backyard występował i ten Don Beck zapytał go, ogrodnik, zapytał go: co zrobić, żeby młodzież się zaczęła interesować poezją? On tak moment się zastanowił i mówi: Bennett, zabronić poezji. Oboje się zaczęli śmiać i kurczę, to pokazuje, w jaki sposób on myślał. I taki właśnie nietypowy. Na dzisiaj tyle. A, niech się święci 1 maja.